Siemka, z tej strony Prasoł TV, witam was w kolejnym odcinku z Until Dawn. Sezon drugi oczywiście. Nie zjawi się. O nie, nie chce mi się wierzyć. Aż tak. Jak ostatnio pamiętacie, to umarł właśnie Chris. A co z tym starym dziadem? Ani śladu, pewnie. Aktualnie to właśnie żyje 5 osób, zaraz będziemy przymierzać się do zabicia Emily. Jesteś pewna? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, to nie jest najlepszy pomysł. Powinniśmy zostać tutaj, do świtu, a może i dłużej. Przynajmniej nic nam tu nie grozi. O, serio? Zapakowani jak prezenciki dla tych potworów, żeby miały wesołe i fajne święta? Przylecą po nas, rano. Nie wiesz tego. Tak właśnie będzie, prawda, Em? Tak, znaczy, no raczej. No to czekajcie, ja spadam. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Josh? To jeden z jego numerów. Świetnie, bomba. Jeśli to cholerstwo dorwało Josha, to epicka chujnia. No nie wiem, Mike, możliwe, że... Możliwe, że co? Że to coś zabrało go do kopalni. Co? Widziałam tam na dole naprawdę straszne rzeczy. To coś chyba tam mieszka i... M, co? Jebać to. Dorwę ten klucz, prosto z sypialni tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. M, co to za rzeczy? To chyba torba starego. To jakaś mapa? Koleś był przygotowany na wszystko. Nie do końca. Co to za miejsce? O mój Boże. Zaraz, co to? Byłem tam. Przesrane. Byłeś? Widziałem masę popapranych rzeczy. Jakieś klatki, bronie i wilki. Tak, kurwa, jakieś wilki. A może po prostu haluny miałeś? Tylko nie wiem, że to dziwne. Dla mnie Emily, bo ty się zaraz doigrasz. Nie żartuję. Widzisz? Dzisiaj tak doigra w sumie. Działam, jak mam na dole. To coś tu mieszka. Em? Właśnie. Em? Co to jest? Co to jest? Aż. O mój Boże, mój Boże, to mój nic Boże. Nic takiego, Boże, tylko mnie ugryzło i... Ugryzło cię? Co cię ugryzło? No to... Wendigo. Że co? To nic takiego, serio, draśnięcie. Wszystko okej? Okay? Kurwa. Już nawet nie boli, serio, to... To drobnostka. Em, jeśli to coś cię ugryzło... Wiem, co masz na myśli. Wszystko gra. Czyżby? Tak! Emily, trzeba cię opatrzyć. Emily, jeżeli ugryzło cię Wendigo, to możesz zamienić się w jedno z... Ach, to jakiś absurd! Stary mówi, że to się bierze od zżerania innych. Pamiętasz, powiedział tak. To na pewno tak działało? Tak! To się dzieje, jak cię ugryzie. Zmieniasz się w niego i rzucisz się na nas. O Boże, Boże, Boże! Nie możesz tu z nami być. Co? Mike! Musisz odejść. Jaja sobie robisz? Narażasz nas wszystkich. W łeb się wali! Emily, nie możesz tu zostać. Mike, ochłoń trochę, co? Nie wiemy, czy to tak działa. Może to tak naprawdę nic takiego. Co jest? Co wy odstawiacie? Tu są drzwi. Możesz wyjść po dobroci. Gówno, prawda? Po prostu chcesz się poczuć lepiej z tym, że skazujesz mnie na śmierć. Dobrze wiesz, że tam jest Wendigo i że rozerwie mnie na strzępy jak... Dobra, Jezu Boże, proszę! Po prostu idź już stąd! Ej, okej. Okay. Ej, Mike, spokojnie. I co, zastrzelisz mnie? Mike, mnie? To jest nasze schronienie! Proszę! Nie będziemy. To jest właśnie mega przykre, że to robi akurat Mike, jej były chłopak, nie? Nic wam nie grozi. Nie dowierzę. Już po wszystkim. Serio, jak się podejmuje złe wybory, to Jezu, to serce boli, naprawdę. Musiałem to zrobić. Okej. Wezmę klucz od Josha.
I wrócę tu po was. Nic wam nie grozi. To koniec. Koniec. No i tutaj sam właśnie zaraz odkryje razem z Ashley, że no... Że ugryzienie nie powoduje zamienienia się w Wendigo. Przecież sama nawet M znalazła tą książkę, wystarczyło ją otworzyć, przeczytać może trochę, może... nie wiem... whatever, nie? No i teraz właśnie gramy Ashley. Kwarta 51. To prawie same bójdę na resora. Nikt normalny tego nie łyknie. Chyba staremu całkiem zdrowo odwaliło. Egzorcyzmy Emily. Zdobyto trofeum. Musimy dogonić Mike. Ashley ma dość. Zdobyto trofeum kolejne. To jest jeszcze to zaległe trofeum, które powinienem dostać za zabicie Chrisa. To w taki sposób trzeba go zabić, oczywiście. Nie słuchać. Podjąłeś wybory, które przyniosły śmierć. Naprawdę nie wiem, co jest gorsze. To, że doprowadzałeś do zdarzeń, w których zginęło... A mogłem to dokończyć. To już koniec rozdziału w ogóle będzie. Tragedii. W tamtym odcinku zrobiliśmy sobie 7 rozdział przemoc. No i zaczęliśmy 8, pod tytułem Wrogość. Pamiętasz zeszły rok, a? Jak pozwoliłeś siostrom zginąć? Jak im nie pomogłeś? Jak sparaliżował cię strach o samego siebie? Kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo. Dbałeś tylko o siebie, Josh. Zawsze dbasz tylko o siebie. Twoja gra potoczyła się bardzo źle. Tak jak twoje siostry, przyjaciele cię opuścili. Jesteś sam. Czujesz, jak lodowata stała się twoja samotność. Czemu ich skrzywdziłeś? Joshua, czemu ich skrzywdziłeś? Nie, ja nie skrzywdziłem. Oczywiście, że skrzywdziłeś. Byli twoimi przyjaciółmi, a ty ich zwodziłeś. I zafundowałeś im nocny koszmar. Wypraszam sobie. To jest nękanie. Ja idę się zapisać do innego psychologa. Tylko gra? Mam wielką nadzieję, Joshua, że znajdziesz odkupienie. No i dobra, zaczynamy już 9 rozdział. Może zrobimy go do końca, a w następnym odcinku już sobie skończymy. Nie wiem, czy właśnie łącznie 8 odcinków nie wyszło. Co jest grane? Aż tak mi strasznie przykro. Okej. Może lepiej. Nie, nic mi nie jest sam. Okej. A co z tym starym dziadem? A co z tym starym dziadem? Podzielił twój los. Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. M, co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. M, co to jest? To jest nasze schronienie. To jest? Proszę.
kurwa, co ja narobiłem? Powiem wam szczerze, że jakbym miał szansę, to zabiłbym i Emily w kopalni, bo śmierć jest bardziej efektowna. Jakkolwiek to brzmi. Rozdział 9, karma. 2 godziny do świtu. W ogóle śmieszne jest to, że tutaj jest multum quick time eventum jako Mike. I nieważne, jak bardzo byśmy się nie starali, i tak Mike'iem przeżyjemy. Dobra, musimy się udać tam na górę. Co się stało z wilkami? Ogólnie nie wiem, czy pamiętacie, albo czy w ogóle oglądaliście serię z The Inpatient. Jest to właśnie prequel Until Dawn. I tutaj byliśmy w sumie w prequelu. Tylko że tutaj były ławki takie kościelne. No i ogólnie tutaj był kościół, nie? I właśnie były schody z obu stron. Tutaj na górze chyba nawet była znajdźka. Ale to już za tym kamulcem, nie? Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. Wieśniaka już masz. A, nada się. Dobra. Da. Musi strzelić. No dobra, i zaczynamy zabawę. Spokojnie, mały. Właśnie, i tu role są odwrócone. Teraz Wilczur nam pomagać nie będzie. Nie wiem, czy on czasami na nie zginie. O Jezu. I to też kojarzę z The Inpatient. Boże, jak się gra w coś na VR-ze, tak, i tu się przechodziło, pamiętam, można było jedną postać tu zabić. Bo tam też były sekwencje typu nie ruszaj się i nie można było głową ruszać, jak było się na VR-ze. Mega polecam wam obejrzeć tą serię po Until Dawn, bo naprawdę fajny spin-off i też nagrałem 2 sezony. W jednym, jak wszyscy właśnie przeżywają do końca. No i drugie, jak wszystkich zabijam.
to skurwie. Patrzcie w ogóle, a nie, dobra, myślałem, że w tym cieniu nie widać w ogóle, że on trzyma pochodnie, tylko że trzyma rękę do góry i coś niby trzyma, a to co on trzyma to nie jest widoczne na tym cieniu. No i tutaj w sumie zaczniemy zabawę. Można to zwalić od razu. Proszę bardzo. Ty może nawet w tym odcinku to skończymy, bo to zaraz zabijemy Ashley. Kurde, oszczędziłem tyle czasu. A mogłem więcej faili wam pokazać. Jako Mike. Totalnie zapomniałem, że tu urywa. Myślałem, że on za każdym razem jakoś tam... ucieknie. Mimo, że ja nie trafię. A no... Whatever. W ogóle tak ostatnio się zastanawiałem, jak będę nagrywać remake, to na pewno wam pokażę... to najlepsze podejście. Hej! Może ten... I oczywiście na 100%. Ale czy będę robić drugi sezon? To szczerze, nie wiem, czy będzie sens. Jeśli śmierci będą troszeczkę inaczej wyglądały niż w oryginale, co wątpię, bardzo wątpię. Co ty robisz, Ashley? Jak śmierci będą troszeczkę inaczej wyglądały, to może wam nagram jeszcze drugi sezon Until Dawn Remake. Zresztą możecie napisać w komentarzu, bo ogólnie zauważyłem, że pierwszy odcinek naprawdę ma niezłe zainteresowanie. Na ten moment ma 400 wyświetleń. W tak krótkim czasie dla mnie to jest rzadko spotykane. Poza tym policzyłem łącznie, ile mam wyświetleń na pierwszym sezonie Until Dawn. Pierwszy odcinek zebrał więcej wyświetleń niż cały pierwszy sezon. Polecam wam bardzo spojrzeć na... sezon pierwszy mimo wszystko. Hej, chyba powinniśmy to zamknąć, nie? No ale jeśli coś za nami lezie? Ta, spoko, zamykaj, ale czas nas goni. Dołączysz za moment, proszę? Tak! No dobra. Domyślałem się, że gówno widzicie. Ja również, ale... ja nawet... no, jest 10 aktualnie. O! I tutaj będziemy mieli wybór, żeby właśnie pójść za głosem. Kto tam? Albo pójść za sam. No kto? Jessica?
To ty? A dobrze wiemy, że właśnie Wendigo umie tak omamiać ludzi czyimś głosem. No i lecimy zbadać głos. Niestety czy niestety. To jest jakiś obłęd. No i tym wyborem już jednym słowem uśmiercacie Ashley. I to jest pierwsze możliwe uśmiercenie Ashley. By the way. A drugi raz Ashley można zabić dopiero w domu. Jeśli będziecie chrzani wszystkie sekwencje, nie ruszaj się. A nie, słuchajcie, tutaj jeszcze dopóki nie otworzycie klapy, to przeżyjecie, nie? I za to też dostaniecie trofeum, by the way. A główka będzie do kolekcji, pod sam koniec. A jeszcze trofeum nie dostałem. Czemu one wchodzą z takim opóźnieniem? To już w ogóle będzie koniec rozdziału, z tego co pamiętam. A nie, jeszcze jako sam. Super. Łatwizna. Nie macie Ashley w ogóle, nie? Sam ma wysrane. Gdzie ona jest? Ej, a my tutaj już nie znajdziemy Josha? Nie spikniemy się z Mike'iem? Halo? Powiem wam, że jeśli, w co bardzo wątpię, w remake'u będzie znowu ten system, że powiedzmy dwa tryby sterowania, czyli właśnie tym padem i powiedzmy, no te sekwencje nie ruszaj się,
No to właśnie sobie ustawię raczej to sterowanie, że wiecie, że muszę ruszać padem. Okej. A nie gałką się bawić. Którędy? A my w sanatorium będziemy. A wiecie co, nie wiem czy ja czasami jako sam teraz nie będę musiał nadrobić do tego momentu, jak Mike będzie ten molestowany przez Halo? Wendigo. Dobra. Po co ja to mogłem podnieść? Tej sekwencji na pewno nie mieliśmy. Tutaj już chyba się spikaliśmy nawet z Mike'iem, dlatego mi się to w ogóle nie kojarzy. Tak myślałem. Kurde! Nie, w ogóle tego nie pamiętam. To jest nowe na pewno. Tak, bo Mike by już tutaj wysadzał to. Failować? Właśnie tak, no już, dawaj ruch! Kiełbaski? Nie to miało wejść. Okej, zostało mi ostatnie trofeum w sumie, żeby zabić wszystkich po prostu. A na ten moment to gramy, znaczy no, żyje tylko Sam i Mike, czyli wszystkie osoby, które zawsze przeżywają do tego ostatniego rozdziału. Brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Nie ma go. Spóźniliśmy się. Cicho. To coś zabrało go do kopalni. Czekaj. Stój. Zapierdolę, kurwa, co to jest? Dorwę ten klucz prosto z sypialni tej poczwary, a potem wszyscy stąd spadamy. Tak, właśnie tak. No już, dawaj rób. Poszukajmy wejścia do gniazda tego kutasa. Właśnie, bo ja... A, jeszcze ja tutaj Josha muszę zabić. Rozdział 10, rozwiązania.
Dobra, wiecie co? Ja jednak skończę w tym miejscu, bo mamy pół godziny. Niby zazwyczaj było po 50-45 minut odcinki. Ale no, w następnym odcinku sobie skończymy na spokojnie, bo nie ma co ten... Nie ma co przesadzać. Ja też nie chcę znowu dzielić tego odcinka na dwa. Bo nie chcę, żeby był aż tak długi, tak więc no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Until Dawn.